Pierwsze gonitwy nie cieszyły się sporym zainteresowaniem, wszystko chyba przez czynne sobotnie uczestnictwo w meczu piłkarskich Mistrzostw Europy. Z godziny na godzinę frekwencja w niedzielę na Partynicach była jednak coraz większa. Trzy razy prezentowały się sułki, siedmiokrotnie konie pół i pełnej krwi arabskiej. Po dwa zwycięstwa zainkasowali trenerzy Jan Pochwatka i Wiesław Kryszyłowicz. Ten drugi ma szczególne powody do zadowolenia, bo jego podopieczny Akwos wygrał trzeci raz z rzędu i w tym sezonie jest niepokonany. Po dwie wygrane wśród dżokejek zdobyły natomiast Joanna Fornal-Laskosz i Małgorzata Kryszyłowicz. Rozpoczęło się od wielkiego powrotu na Partynice. Wyścig otwierający gonitwę kłusaków wygrał bowiem Andrzej Rakowiecki, który do położenia wrócił po dwóch latach przerwy. Najwięcej emocji dostarczyła jednak miłośnikom koni i szybkości gonitwa numer 9, wyścig koni pół krwi arabskiej. Okrutki łeb klacz Diana okazała się lepsza od ogiera Cherubina. Co ciekawe, te konie pochodzą z jednej stadniny w Walewicach. Za tydzień ostatni dzień z gonitwami przed prawie dwumiesięczną przerwą. Konie i dżokeje będą wkrótce odpoczywać. Zmagania po letniej przerwie zostaną wznowione dopiero 29 sierpnia.